Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Jak widzicie, już zagadka ze mną na ekranie, więc tłumaczę, o co chodzi. Szukamy na dobry początek programu imienia, które ukryło się w tej kopercie, przy czym wiemy, że jest to imię sześcioliterowe. Wiemy też, że na drugim miejscu pojawi się samogłoska O. Jeżeli macie już jakieś swoje typy, zapraszam do studia, bo czeka pierwsza stuwa na kogoś, kto odgadnie, jakie imię ukryło się w kopercie. Jeżeli masz jakiś pomysł, sprawdź. Być może właśnie twoja propozycja jest warta 100 zł, także już czekam na pierwszy telefon. No, nie chodzi tutaj o jakieś dowolne imię. Imiona sześcioliterowe z drugą literą O, to mniej popularna litera. Gdyby była litera na przykład A na drugim miejscu, no to możliwe, że tych możliwości byłoby więcej. Także liczę na szybkie rozwiązanie tej zagadki. Mam nadzieję, że już macie jakieś propozycje. Jeżeli tak, zapraszam do studia. A ja tradycyjnie przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a więcej dowiesz się na www.superstacja.tv. No dobrze, przebrnęliśmy przez zasady. Mam nadzieję, że przez tę pierwszą rozgrzewkową zagadkę też uda nam się szybko przebrnąć. Wiem, że jest późna pora, więc pewnie niewiele osób przed telewizorami. Tym bardziej zapraszam te osoby, które jeszcze nie śpią. Warto wziąć udział w zabawie i powygrywać pieniądze. Stuwa. Stuwa do wygrania na dzień dobry, a raczej na dobry wieczór. Czy jest ktoś, kto jeszcze nie śpi? Jeżeli tak, zapraszam. 704-304-310. Już można sprawdzać swoje pomysły, już można walczyć o pierwszą wygraną. I jest pierwszy telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Jowita. Jak? Jowita. Jowita. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale w takim razie czekam na kolejny telefon. Tak, faktycznie imię ułożone tak, że pasuje do tego diagramu. No dobrze, skoro nie Jowita, kto z was miał w takim razie inny pomysł? Ciekawa propozycja na początek. Zobaczcie, ja nie mam ze sobą tablicy, specjalnie nie zapisuję tych imion, dlatego że nie ma ich wiele, dlatego liczę na szybkie rozwiązanie tej zagadki, więc kto czujnie obserwuje zagadkę i oprócz próby odgadnięcia, jakie to imię, zapamiętuje też te propozycje, które do tej pory się będą pojawiały w programie, no to jest szansa, że szybko zagadka zostanie rozwiązana. Jeżeli już macie kolejny pomysł, zapraszam. Jowita, to jest propozycja, którą usłyszałam z pierwszym telefonem. W kopercie mam inne imię, ale również sześcioliterowe i również na drugim miejscu pojawia się litera O. Kto miał inny pomysł w takim razie? Stuwa czeka. 704-304-310 to numer, który prowadzi do studia. Zapraszam kogoś, kto już być może poradził sobie ze znalezieniem takiego imienia. Może ktoś z was nosi właśnie imię, które pasuje do tego diagramu. No to warto sprawdzić swoją propozycję, no bo stuwa to pieniądze, które można wygrać, no oby jak najszybciej, bo wiecie, jak to bywa z tymi rozgrzewkowymi zagadkami. One szybko pojawiają się na ekranie, ale równie szybko są przez was rozwiązywane. Mam nadzieję, że z tą zagadką będzie podobnie, bo czekają kolejne. Też troszeczkę innego typu, więc jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto czeka na zagadki, które no akurat nie dotyczą układania słów, tylko czegoś innego, to będzie miał okazję się dzisiaj zmierzyć i z takimi zagadkami, ale najpierw to, co teraz na ekranie. Usłyszałam pierwszy telefon, pierwszą propozycję. Nie jest to odpowiedź z koperty. W takim razie, jakie jeszcze imię udało ci się skojarzyć? Skoro nie Jowita, co jeszcze mogłoby nam tutaj pasować do tego diagramu? 100 zł czeka. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Donata. Donata, też się da, ale nie jest to odpowiedź z koperty. No to taka wyszukana propozycja. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? Imię.
imię sześcioliterowe z drugą literą O. Nie Jowita, nie Donata. To propozycje, które usłyszałam do tej pory. Czy z trzecim telefonem uda nam się rozwiązać zagadkę? Sprawdźmy, czy do trzech razy sztuka. Suwa czeka. 704 304 310 to numer, który prowadzi tutaj do studia. Zapraszam kogoś, kto ma jeszcze jakiś pomysł. O, i jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Jonasz. Jonasz. O, da się faktycznie. Ciekawa propozycja. Nie pomyślałam akurat o tym imieniu, zastanawiając się przed programem, co mogłoby tu pasować. A pan wpadł na taki pomysł. Świetnie. Nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty, ale cieszę się, że mimo późnej pory pomysły dopisują. 704 304 310 to numer do studia. Jeżeli ktoś z was w takim razie ma jeszcze jakiś pomysł, to ja czekam na telefon, bo chciałabym, żeby ta zagadka rozgrzewkowa została jak najszybciej rozwiązana. No ale wszystko w waszych rękach. Jeżeli macie jakieś pomysły, nie zwlekajcie z ich sprawdzeniem tutaj na antenie, bo może się okazać, że właśnie twój pomysł, propozycja, która tobie przyszła do głowy, to jest odpowiedź, która się tutaj ukryła. Jeżeli tak, to właśnie ty wygrasz 100 zł, jeżeli podzielisz się odpowiedzią z nami na antenie. 704 304 310, ale już na pewno wiecie, jak tutaj trafić, skoro już kilka telefonów usłyszałam. No dobrze, to kilka osób nie śpi. Czy ktoś jeszcze ma pomysł i jakieś imię dopasował do naszej zagadki? Bo jeżeli tak, nie ma co czekać. O, zobaczcie, tutaj poniżej pokazały się te odpowiedzi, które już przez was zostały podane. To tak, żeby nie powtarzać tych odpowiedzi, żebyśmy tym szybciej rozwiązali zagadkę. Także no, wiemy już, jakie imiona na pewno nie znajdą się w kopercie. To co tutaj mogło się znaleźć? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? 704 304 310 to jest numer, który prowadzi do studia. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, bo program dopiero się rozpoczął, a ja już zdążyłam usłyszeć kilka telefonów. No to dobrze. To teraz pytanie, czy jest przed telewizorem ktoś, kto dopiero dołączył do zabawy i próbuje zastanowić się nad pasującym imieniem, a może któraś z osób, które już podzieliły się pomysłem, w międzyczasie wpadła na kolejny? Warto sprawdzić. Dopóki nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, każdy z was, kto próbuje podać swoją propozycję, ma szansę na wygranie 100 zł. O, i jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Ronald. Ronald, da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie pasuje. No, przyznam szczerze, że od początku słyszę takie no bardziej wyszukane propozycje. Ja wiem, że w tych czasach to nadawanie imion to tak naprawdę możliwości jest mnóstwo, ale zaczęliście od takich imion jak Jowita, Donata, Jonasz, Ronald. No sami przyznacie, że nie są to jakieś bardzo popularne czy bardzo znane propozycje, także no, gratuluję pomysłowości. Mimo późnej pory, jak się okazuje, są przed telewizorem kreatywne osoby. No dobrze, ale co jeszcze, bo na pewno jakieś imię jeszcze da się tutaj dopasować, bo koperta wciąż zamknięta, także czekam na kogoś, kto ma jeszcze jakiś pomysł. Suwa czeka. No zobaczmy, czy z piątym telefonem uda nam się rozwiązać zagadkę. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? No ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. Zresztą do tej pory już kilka telefonów się pojawiło. To znak, że nie wszyscy śpią o takiej porze, że są takie osoby, które mogą sobie pozwolić na to, żeby te chwile przed telewizorem posiedzieć. Super, bo czekają kolejne zagadki, pieniądze, na dobry początek stówa, po którą ktoś z was jeszcze może sięgnąć, bo jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, chociaż próbujecie, bo podaliście już kilka propozycji. Tutaj na dole widzicie, pokazały się te imiona, które już wykluczyliście. W kopercie jest coś innego. Co? Kto wpadł na jeszcze jeden pomysł? Jowita, Donata, Jonasz i Ronald. No nie ma wiele tych możliwości, więc może dlatego od samego początku pojawiają się takie bardziej wyszukane, bardziej oryginalne propozycje. No sprawdźmy, czy jest ktoś, kto
już poradził sobie z zadaniem i ma przygotowaną odpowiedź, która będzie odpowiedzią z koperty. Stuwacz czeka, także i jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Dobry wieczór, Konrad. Konrad. Da się, pasuje. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie Konrad, no pewnie, że tak. Pozdrawiamy wszystkich Konradów i biegniemy dalej, bo wciąż czekam na odpowiedź z koperty. Stuwa czeka razem ze mną, więc jeżeli ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam. Może w międzyczasie wpadłeś na taką propozycję, która pasuje do zagadki, a może po prostu już wcześniej zastanowiłeś się i udało Ci się wpaść na jakiś pomysł, ale do tej pory z jakichś powodów nie wybrałeś numeru do studia. Sprawdź, bo jeżeli jest to propozycja, która do tej pory się nie pojawiła, to może to właśnie Ty masz na myśli odpowiedź, która znalazła się w tej kopercie. Jeżeli tak, czeka 100 zł, czy może więcej kasy, reżyserka, co Wy na to? No, nie udało się rozwiązać zagadki z jednym z pierwszych telefonów, więc może taka, no właśnie, taka finansowa mobilizacja nam się tutaj przyda. No, taka zachęta, no, jeżeli ktoś próbuje zastanawiać się nad takim imieniem, to niech ma szansę wygrać więcej. Czyli gwarantowana stuwa za imię z tej oto koperty, no i 900 zł to bonus, który można wygrać trafiając tutaj do studia, odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. O jakim imieniu jeszcze nie pomyśleliśmy? Bo już kilka z nich wykluczyliście. Jak widzicie, pokazały się tutaj w dole ekranu. Znacie to imię, na pewno lepiej znacie to imię niż imię Jowita, Donata, Jonasz, Ronald, czy nawet Konrad. No uwaga. Kto skojarzył? No, cały czas czekam. 1000 zł czeka razem ze mną. Mam nadzieję, że ktoś z Was powalczy o te pieniądze. Jeżeli już chociaż kilka tych osób nie śpi, bo usłyszałam kilka propozycji, no to mam nadzieję, że uda się sprawnie zagadkę rozwiązać. Czy tylko kto wpadł na jeszcze jakiś pomysł? Jeżeli jest ktoś nowy, kto skojarzył takie imię, zapraszam. A może ktoś, kto już próbował swoich sił? Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Joanna. Joanna. No i bardzo ładna propozycja. Nie jest to co prawda odpowiedź z koperty, ale zobaczcie, po tych wszystkich Jowitach, Donatach, Jonaszach, Ronaldach, dopiero pojawiło się takie imię jak Joanna. No i brawo, nie jest to odpowiedź z koperty, co prawda, ale super. Bardzo podoba mi się ta propozycja, bo to pierwsze takie imię, które na pewno jest nam bardziej znane od tych, które słyszałam do tej pory. Co jeszcze będzie tu pasowało? Joanna, dopiero teraz taka propozycja, która, no myślę, wszystkim nam jest dobrze znana, a dopiero z szóstym telefonem, dopiero jako szósta propozycja się pojawiła. Także jest wciąż szansa na wygranie pieniędzy, nawet 1000 zł czeka. Dobrze, żebyśmy poszli tym tropem, czyli imion, które znamy. Zaproponujemy nawet 2000 zł. Co Wy na to? No to uwaga. Kto wie, kto ma pomysł, zapraszam do studia. Przypominam, że można wygrać nawet 2000 zł. Jest o co walczyć. Pytanie, czy jest komu? Bo ja wiem, że to jest późna pora, że nawet jeżeli ktoś jeszcze przed momentem sprawdził swoją propozycję, może w tym momencie już smacznie śpi. A może jest ktoś nowy, kto dołączył do zabawy teraz i właśnie wpadł na jakiś pomysł. Może ktoś z Was zastanawiał się już wcześniej nad takim imieniem, ma takie imię na myśli i okazało się, że jeszcze taka propozycja się nie pojawiła, no to warto sprawdzić. Może właśnie Twoja odpowiedź jest odpowiedzią z koperty. Warto się przekonać. A może któraś z osób, które już podzieliły się swoimi pomysłami, w międzyczasie skojarzyła jeszcze jakieś imię. Przypominam, że szansa na wygranie nawet 2000 zł wciąż jest.
warto się pospieszyć i nie dać się wyprzedzić, bo nawet jeżeli konkurencja niewielka o tej porze, to i tak istnieje ryzyko, że ktoś nas wyprzedzi, byłoby szkoda. 6 liter, 6-literowe imię, druga litera to O. Wiemy już więcej. Wiemy, że nie będzie to Jowita, Donata, Jonasz, Ronald, Konrad i Joanna. No to co to będzie? Nawet 2000 złotych do wygrania. Ja już chciałabym komuś z Was oddać te pieniądze, no ale muszę usłyszeć odpowiedź. No tak się zastanawiam, cały czas przyglądam tej zagadce. Zastanawiam się, co jeszcze oprócz imienia, które jest w tej kopercie, mogłoby tutaj pasować. No już wykluczyliście kilka tych możliwości, także no mam nadzieję, że lada chwila usłyszę odpowiedź z koperty. Jakie jeszcze imię przyszło Ci do głowy? No ale pospieszmy się, bo szkoda czasu. Te zagadki rozgrzewkowe zawsze rozwiązujecie szybko, także im szybciej ta zniknie z ekranu, tym szybciej będziemy mogli przejść do kolejnych zagadek. A kiedy do wygrania nawet 2000 zł, szkoda zwlekać. I jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Romana. Romana. Faktycznie da się. No ale znów takie imię, które no, pewnie niewielu osobom mogłoby przyjść do głowy. Joanna bardziej mi się podobało, dlatego że to jest imię, które znamy, kojarzymy. Na pewno bardziej kojarzymy niż Jowita, Donata, Jonasz, Ronald czy Romana. No właśnie. To co jeszcze z takich imion, które kojarzymy, które znamy? Nawet 2000 zł do wygrania. Warto popróbować, pokombinować. No, wszystkie te imiona, które się pojawiły, są wypisane tutaj na dole. Reżyser mówi, wiem, że jest bardzo późno, dlatego zapisałem tutaj te propozycje, które się pojawiły, żeby nie było żadnych powtórek, żebyśmy tym szybciej zagadkę rozwiązali. No to jakie to będzie imię? No, czekamy. No, troszeczkę kombinujemy mimo wszystko. No, chyba najlepsze z tych propozycji, które tutaj widzę, to Konrad i Joanna, dlatego że są to imiona, które znacie. Na pewno znacie je i kojarzycie bardziej niż Jowita, Donata, Jonasz, Ronald czy nawet Romana. Co jeszcze? Śmiało, ja bym chciała już przejść do kolejnych zagadek, także jeżeli Wy również jesteście gotowi, żeby porozwiązywać coś nieco innego, zapraszam te osoby, które w tym momencie jeszcze mają pomysł na imię, imię pasujące do zagadki. 6-literowe imię, w którym na drugim miejscu pojawi się samogłoska O. Wiemy na pewno, że nie będzie to Jowita, Donata, Jonasz, Ronald, Konrad, Joanna i Romana. No to co to będzie? Co zostało? Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to jak najszybciej wybierz numer do studia 704-304-310. No ja cały czas czekam. To widzi, patrząc na ten diagram, widzi jakieś tutaj imię, które można się, może się pojawić, bo nie możemy czekać. 10 chwil, no.
słuchajcie, tak to jest. Pojawiło się ograniczenie czasowe, dlatego że reżyser proponuje dużo pieniędzy, nawet 2000 zł można wygrać. To jest zagadka rozgrzewkowa, więc chcielibyśmy, żeby zakończyła się jak najszybciej. Czekają nas trudniejsze zagadki, więc też będziemy potrzebowali czasu na ich rozwiązanie, także spróbujmy w ciągu 10 chwil zapomnieć o tej zagadce. Nawet 2000 zł do wygrania. Kto już się rozkręcił, rozruszał swoje szare komórki na tyle, że jest w stanie wpaść na jeszcze jakieś imię, które pasowałoby do naszej zagadki, to zapraszam. W tej kopercie jest imię, które znacie. Także jeżeli przyszło coś jeszcze do głowy w międzyczasie, warto sprawdzić, czy Twój pomysł jest pomysłem z koperty. Jeżeli tak, będziesz miał szansę wygrać nawet 2000 zł. Jest o co walczyć. Pytanie tu jest, komu? Mamy 10 chwil. Ja wiem, że tych imion już kilka wykluczyliśmy, więc trudno jest wpaść na coś nowego. Dobrze, na te 10 chwil, reżyserka, ja poproszę o nawet 3000 zł. Skoro faktycznie chcemy tę zagadkę zakończyć jak najszybciej i zaproponowałeś duże pieniądze, to myślę, że jeżeli zaproponujemy więcej, o, to może uda nam się szybciej zagadkę rozwiązać. Nawet 3000 zł do wygrania. Pytanie, czy jest przed telewizorem ktoś? O, i jest. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Horacy. Horacy. Dobra propozycja, nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się jak najbardziej. Chociaż kolejny raz pojawia się imię, które wydaje mi się, że to nie jest nam tak bardzo znane. Horacy. To imię, które jest w kopercie, na pewno kojarzycie bardziej niż imię Horacy. No, mamy jeszcze te 10 chwil. A, już 9. Reżyser zaraz dopisze to imię tutaj do tych, które już się pojawiły, żebyśmy wiedzieli. O, zobaczcie, pojawiło się. No, sporo tych propozycji. Powiem szczerze, że przyglądając się tej zagadce, nie spodziewałam się, że tyle tych możliwości mimo wszystko jest. No bo zobaczcie, 6-literowe imię z tą drugą literą O. No, nie jest to tak popularna samogłoska jak na przykład A. Więc nie spodziewałam się, że uda Wam się tutaj aż tyle imion dopasować, a jeszcze nie usłyszałam imienia z koperty, mimo że podawaliście no naprawdę wyszukane propozycje, takie imiona, które ciężko skojarzyć od razu albo które rzadko się słyszy. A to imię, które znajduje się w kopercie, każdy słyszał to imię, każdy to imię zna. Co to za imię? Kto skojarzył? No, cały czas czekam na telefon. No, śmiało, jeszcze jeden pomysł. To właśnie Twój pomysł może być wart w sumie nawet 3000 zł, także szkoda by było nie sprawdzić. Kto jeszcze nie śpi? Bo ja wiem, że to taka pora, że nawet jeżeli nie zastałam Was przed telewizorem, kiedy się z Wami witałam, to jednak z minuty na minutę tych osób przed telewizorem jest coraz mniej. Także kto wie, kto ma pomysł, czekam na telefon. 704-300-4310. Imię. 6-literowe imię z drugą literą O. Nie Jowita, nie Donata, nie Jonasz, nie Ronald, nie Konrad, nie Joanna, nie Romana i nie Horacy. No to co to będzie? Siedem chwil, nie czekajcie do zera, bo będzie za późno.
rozwiążmy tę zagadkę teraz. To zagadka rozgrzewkowa, więc nie chciałabym, żebyśmy się tutaj przy niej dłużej zatrzymywali. Ktoś na pewno skojarzył. Kto? Nawet 3000 zł do wygrania. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Tomasz. Tomasz, o proszę. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale brawo, brawo dla pani. Po tych wszystkich Jowitach, Donatach, Ronaldach dopiero teraz pojawiła się propozycja Tomasz. No brawo. Reżyser mówi, no nawet fanfary tutaj dla pani, o właśnie. No dobrze, słuchajcie, to skoro wróciliśmy już na ten dobry tor, czyli staramy się podawać takie pomysły, takie imiona, które znamy, no to jakie jeszcze imię, które znamy dobrze, mogłoby się tutaj pojawić? Kto wie? Tomasz, no świetnie. No widzicie, jaka różnica. Tomasz, a Horacy czy Romana? No właśnie. Chodzi o i takie imiona, o których na pewno każdy z was słyszał. Także takie bardziej wyszukane propozycje, o których nie wszyscy słyszeli albo nie pomyśleliby o takim imieniu. No to nie tym razem. 6 chwil. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Nawet 3000 zł do wygrania, jest o co walczyć. Także zapraszam, jeżeli jakiś jeszcze pomysł w głowie się w międzyczasie pojawił. Ja wiem, że to jest późna pora i trudno wpada się na pomysły. Tym bardziej, że tak jak mówiłam, do naszej zagadki nie pasuje tutaj zbyt wiele możliwości, a mam wrażenie, że większość z tych imion, które dało się tutaj dopasować, już wykluczyliście. Także jeżeli jest coś jeszcze, co przyszło wam do głowy, zapraszam. Reżyser widzę przyspieszył. Zostały nam 4 chwile. Dobrze, to skoro tak się spieszysz, Marcinku, i mamy tylko 4 chwile, to ja poproszę o nawet 4000 zł do wygrania. Co ty na to? O, reżyser mówi dobrze, jeżeli faktycznie chcemy się jak najszybciej pozbyć tej rozgrzewkowej zagadki, to niech będzie, a ta ostatnia propozycja, czyli Tomasz, zachęciła reżysera do tego, żeby zaproponować więcej pieniędzy, bo mówi, no wróciliśmy na dobry trop, dlatego że pojawiło się imię, które na pewno wszyscy kojarzymy. No dobrze, to co jeszcze? Mamy 4 chwile. Jeżeli masz jeszcze jakieś pomysły, to zapraszam. Na pewno znane wam imię, no tak znane jak na przykład Joanna czy Tomasz. 3 chwile. Czy Konrad na przykład. Nawet 4000 zł do wygrania. Dużo pieniędzy, tylko sami widzicie, że czasu mamy coraz mniej. Więc kto sobie poradził z zagadką, wpadł na jeszcze jakiś pomysł, śmiało. Ja bym chciała jak najszybciej usłyszeć odpowiedź, która znalazła się w tej kopercie. Jeszcze jakieś imię. Jakie? Znacie to imię. No dobrze, czekam. Do tej pory usłyszałam sporo telefonów, więc nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie do studia. Mam nadzieję, że nie macie też problemu z kolejnym pomysłem, bo wiem, że kiedy tyle tych imion wykluczyliście, to wpaść na coś nowego jest wyzwaniem, ale może ktoś...
No, zostały dwie chwile. Udało ci się dopasować jeszcze jedno imię? No, nawet 4000 zł do wygrania. Ja wiem, że to nie jest proste, dlatego że nie mamy tej pierwszej litery. Myślę, że to jest spore utrudnienie, bo nasz umysł jednak łatwiej przyswaja takie zagadki, gdzie ten początek mamy, czyli tę pierwszą literę, to jakoś łatwiej jest nam dopasowywać resztę. Jak nie ma tej pierwszej litery, to faktycznie te pomysły tak od razu do głowy nie przychodzą, a szczególnie o takiej późnej porze. Także jeżeli jest ktoś, kto w międzyczasie wpadł na jeszcze jakiś pomysł, mimo że zrobiło się już trudniej, bo już większość pomysłów wykluczyliście, to zapraszam. Zapraszam do studia, bo warto sprawdzić. Jeżeli masz nowy pomysł, którego jeszcze nie słyszałam, to na tym etapie zagadki bardzo duża szansa, że to właśnie będzie odpowiedź z koperty. A jeżeli tak, masz szansę wygrać nawet 4000 zł. No, czy ktoś skojarzył? Bo tutaj trzeba skojarzyć. No to imię znacie wszyscy. No mogłam te propozycje równie dobrze usłyszeć z pierwszym lub z trzecim telefonem. No a usłyszałam takie propozycje jak Jowita, Donata, Jonasz, Ronald, Romana, Horacy. Ja od początku powtarzam, że w kopercie jest imię, które na pewno znacie. Wszyscy. Także... takie bardziej wyszukane imiona, o których wiele osób mogło nie słyszeć, takie jak no, większość z tych, które tutaj usłyszałam, no to faktycznie nie był to dobry trop. Ale usłyszałam też takie propozycje jak Konrad, Joanna, Tomasz. To na pewno imiona bardziej nam znane. No dobrze, słuchajcie, ostatni moment. Co jeszcze pasuje? No miejmy nadzieję, że z tym telefonem wszystko się wyjaśni. Jeżeli jest ktoś, kto wybiera teraz numer, to zapraszam. Została ostatnia chwila. 704 304 310. Kto skojarzył? No musi być chociaż jedna osoba, która ma na myśli jeszcze jedno takie imię. Kto? No, została ostatnia chwila. Mnóstwo pieniędzy do wygrania, bo nawet 4000 zł można zgarnąć. Pytanie, kto dopasował tutaj jeszcze jedno imię? No, jeszcze czekam. Ja czekam ze zniecierpliwieniem i reżyser tak samo, bo mówi Ewa, no rozgrzewkowa zagadka. Myślałem, że wkładając to imię do koperty będzie już dawno po zagadce, bo to imię, które widzowie znają, że z góra z trzecim telefonem zagadkę rozwiążemy. No a tutaj pojawiały się takie propozycje jak Jowita, Donata, Jonasz, Ronald, Romana, Horacy. No to co jeszcze? Ale z takich imion, które znamy. Konrad, Tomasz, Joanna, to były dobre propozycje, bo na pewno każdy z nas te imiona kojarzy. Jakie jeszcze imię kojarzymy? Wszyscy. No, jest jeszcze ten moment, ta chwila, więc czekam. No, uwaga.
No, chwila prawdy. Czas minął, także jeżeli teraz ktoś wybiera numer do studia, mam nadzieję, że to będzie odpowiedź z koperty. Uwaga, kto ma pomysł, niech wybierze numer razem ze mną, bo szkoda czasu, przejdźmy do kolejnych zagadek. Uwaga, 704, 304, 310. Jakie to imię? No, czy ktoś jeszcze nie śpi i wybrał numer razem ze mną? Czy wszyscy się poddali i poszli spać? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dorota. Dorota. Da się, może być. Brawo, bo to też imię, które na pewno wszyscy kojarzymy. Ale nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty. A to jedna z lepszych propozycji dzisiaj. Dobrze, reżyserka, ja poproszę o jakąś podpowiedź, bo no nie chcę pokazywać odpowiedzi, dopóki nie usłyszymy zwycięzcy, skoro proponujemy nawet 4000 zł. Wiem, że to rozgrzewkowa zagadka już powinna z ekranu zniknąć, ale może jakaś podpowiedź sprawi, że szybciej rozwiążemy zagadkę, skoro ta Dorota to dopiero teraz propozycja, która się pokazała. O! Dorota, to jedna z najlepszych propozycji dzisiaj. Bo imię w tej kopercie też kończy się literą A. No to co, chyba jasne jest na tym etapie, że zapominamy o wszystkich męskich imionach, no bo skoro to imię, które kończy się na A, to na pewno chodzi o żeńskie imię. No to jakie? Jeżeli właśnie ty pomyślałeś o jakimś żeńskim imieniu i nie jest to Dorota, nie jest to też Joanna, no a tym bardziej Jowita czy Donata, no to zapraszam do studia. Nie Jowita, nie Donata, nie Joanna, nie Romana i nie Dorota. Z czego no, najlepsze propozycje to ta Dorota i Joanna, dlatego że to są imiona, które wszyscy kojarzymy. Jowita, Donata czy Romana, no pewnie troszeczkę mniej znane nam imiona, bardziej wyszukane. Nawet 4000 zł do wygrania. To co? Szybka dogrywka i biegniemy dalej. No muszę poczekać jeszcze chwilę, bo aż trudno mi uwierzyć, że jeszcze nie pojawiła się ta propozycja, że jeszcze nikt nie wypowiedział tego imienia, bo na pewno łatwiej byłoby wam skojarzyć to imię niż Jowitę czy Donatę. To co to będzie? Jest jeszcze jedno imię. Imię żeńskie. Jest jeszcze jedno imię żeńskie, które można tutaj dopasować. Imię żeńskie. Jakie? No czekamy, bo tu miejmy nadzieję, z tym telefonem wszystko się wyjaśni. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która wpadła na jeszcze jeden pomysł, to miejmy nadzieję, że jest w drodze do studia. Dobrze, i żebyśmy szybciej zakończyli tę zagadkę i z jeszcze milszym akcentem, niech będzie do wygrania nawet 5000 zł. To co wy na to? Nawet 5000 zł dla jednej osoby, która, no właśnie, która na pewno zastanawia się teraz albo już pomysł ma, no bo na pewno nie sięgniesz po te pieniądze, jeżeli nie spróbujesz rozwiązać zagadki. Można wygrać nawet 5000 zł, ale muszę usłyszeć jak najszybciej telefon z odpowiedzią. Jakie to imię? O jakim imieniu zapomnieliśmy? Takim imieniu, które znamy.
żeńskie imię. No właśnie, podsumujmy, co już wiemy na temat tego imienia, bo wiemy znacznie więcej niż na początku zagadki. To ważne, bo jak te wszystkie informacje sobie razem poskładamy i okaże się, że masz nowe imię, które do tego pasuje, do tej zagadki, no to, to nie ma co zwlekać. Na pewno chodzi o sześcioliterowe imię, w którym na drugim miejscu pojawi się literka O, na ostatnim A. Wiemy, że chodzi o imię żeńskie. Wiemy też, że nie będzie to Jowita, Donata, Joanna, Romana i Dorota. W takim razie... No, nasz studyjny kogucik już pieje. Chce obudzić te osoby, które być może zastanawiając się nad takim imieniem przysnęły. Szkoda spać, budzimy się, nie śpimy jeszcze. Czekają kolejne zagadki, także uporajmy się jak najszybciej z tą rozgrywkową i przejdźmy dalej. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie do studia, bo mnóstwo telefonów zdążyłam od początku programu usłyszeć, także miejmy nadzieję, że za chwilę zagadka zostanie zakończona. Dobrze. Ja mam taki pomysł, ponieważ ja już czekam na odpowiedź z koperty, skoro tyle propozycji się pojawiło do tej pory, to liczę na to, że kolejny telefon to będzie właśnie ta odpowiedź, która znalazła się w kopercie, ale gdyby się okazało, ponieważ jesteście dziś bardzo kreatywni i różne propozycje ciekawe podawaliście, ja zapłacę, gdyby się okazało, że nie będzie to odpowiedź z koperty, zapłacę gwarantowane 50 zł. Co wy na to? Tylko pamiętajcie, że chodzi o imię żeńskie, sześcioliterowe imię, w którym na drugim miejscu pojawi się litera O, na ostatnim A. No i nie może być to już żadna z tych propozycji, które są tutaj poniżej, czyli nie Jowita, nie Donata, nie Joanna, nie Romana i nie Dorota. To jakie to będzie imię? No ja mam nadzieję, że z kolejnym telefonem usłyszę odpowiedź z koperty i ktoś z was powalczy o nawet 5000 zł, ale żebyście się nie musieli zastanawiać, wybrać numer, nie wybierać, a co jeżeli moje imię, które mam na myśli, nie jest odpowiedzią z koperty. No teraz myślę, że sytuacja jest jasna. Na pewno wygrasz pieniądze. Jeżeli masz nowy pomysł, na pewno wygrasz pieniądze. Pytanie, czy będzie to 50 zł? Czy nawet 5000, po które wciąż można sięgnąć. To co, w takiej sytuacji, jeżeli masz nowy pomysł, czekanie czy zwlekanie z wybraniem numeru do studia, to najgorsze z pomysłów, dlatego że możesz wygrać gwarantowane pieniądze, jeżeli tylko trafisz tutaj do studia z poprawną odpowiedzią. 704-300-4310, nawet jeżeli nie będzie to odpowiedź z koperty, i tak wygrasz gwarantowane 50 zł. Także nie zwlekaj, jeżeli akurat w tym momencie masz nowy pomysł, jeszcze jeden pomysł, który pasuje do zagadki, to w tym właśnie momencie na pewno wygrasz pieniądze, jeżeli znajdziesz się tutaj w studio ze swoją propozycją. Nie wierzę. Nie wierzę, że nikt nie skojarzył. Na pewno ktoś z was wie. Znacie to imię. No to kto? Kto tutaj do studia wpada błyskawicznie i sięga po nawet 5000 zł? Mnóstwo pieniędzy, ale czasu coraz mniej. Wiecie, że to rozgrzewkowa zagadka, już dawno powinniśmy ją mieć ze sobą, także mam nadzieję, że jest jeszcze jedna osoba, która skojarzyła, o jakie imię chodzi i jest właśnie w drodze do studia. 704-300-4310 to numer, który należy wybrać. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie do studia, skoro tyle telefonów już od początku programu zdążyłam usłyszeć, ale jeżeli nie masz pomysłu, jeżeli nie udało ci się znaleźć takiego imienia, nie wybieraj numeru. Daj szansę komuś, kto faktycznie wie. Przypominam, że nawet gdyby okazało się, że nie będzie to odpowiedź z koperty, i tak wygrasz gwarantowane 50 zł. Pojawiła się taka propozycja, dlatego że do tej pory wykazaliście się sporą kreatywnością, bo podawaliście nie tylko takie imiona, które wszyscy znamy, ale też te bardziej wyszukane. Więc gdyby się okazało, że ktoś właśnie na taki pomysł wpadł, i tak wygra pieniądze. Ja jednak mimo wszystko mam nadzieję, że z kolejnym telefonem
usłyszę odpowiedź z koperty i ktoś z Was powalczy o nawet 5 tysięcy. To co? Kto gotowy? Bo ja na pewno jestem gotowa, żeby oddać te duże pieniądze. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, niech nie zwleka z wybraniem numeru do studia, bo im szybciej się tutaj pojawisz, tym mniejsze ryzyko, że ktoś Cię wyprzedzi, tym szybciej wygrasz pieniądze. No i już kolejne osoby będą miały szansę na wygrane przy kolejnych zagadkach. 704 304 310 to ten numer, wybieramy go bez względu na to, czy dzwonimy z telefonu komórkowego, czy ze stacjonarnego. Chodzi o to, żeby ten numer wybrać jak najszybciej, bo jeżeli macie nowy pomysł, szkoda by było trzymać te propozycje dla siebie, kiedy czekają pewne pieniądze. To co, kto skojarzył? Mam nadzieję, że nie wszyscy poszli spać. Ja wiem, że to taka pora, że faktycznie coraz mniej osób przed telewizorem, ale kto wytrwał do tej pory, może wygrać gwarantowane pieniądze, jeżeli jakiś pomysł mimo tej późnej pory się jeszcze w głowie pojawił. Wiem, że wykluczyliśmy tutaj większość imion, więc kolejny pomysł, no może być trudno na niego wpaść, nawet jeżeli jest to imię, które znamy, ale mam nadzieję, że komuś się udało i już jest w drodze do studia. 704 304 310. Jakie to imię? No, reżyser mówi, Ewa, nie możemy tyle czekać, już powinno być po zagadce. Daliśmy szansę na wygranie tych pieniędzy. Zaproponowaliśmy gwarantowane pieniądze za każdy nowy pomysł. No i nie słyszymy telefonu. Jeżeli wszyscy śpią, no to chyba nie ma sensu tutaj czekać na zwycięzcę w sprawie tej zagadki. A, 5 chwil, reżyser mówi, dobrze. Te 5 chwil zaczekamy, ale umówmy się, że rozwiązujemy błyskawicznie tę zagadkę. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto nie poradził sobie z tą zagadką, czeka na kolejne innego typu, bo na przykład nie przepada za tymi słownymi, no to mamy te 5 chwil. Może nie znalazłeś żadnego imienia, ale chcesz się sprawdzić w innego typu zagadkach. Dajmy szansę takim osobom, żeby mogły już się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami na ekranie, a w ciągu tych 5 chwil spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. No nie chcę pokazywać teraz, co jest w kopercie, bo kiedy do wygrania pewne pieniądze, no to jeżeli teraz wyjmę kartkę z koperty i pokażę Wam rozwiązanie, to na pewno nikt z Was nie będzie miał szansy sięgnąć pod nawet 5 tysięcy złotych. Nie chciałabym Wam tej szansy odbierać, więc jeszcze te 5 chwil czekam, ale umówmy się, że jeżeli jest ktoś, kto wie, jaka jest odpowiedź, to nie czeka, aż te 5 chwil minie. Jeżeli teraz usłyszę telefon, to teraz masz szansę powalczyć o duże pieniądze i teraz to odliczanie zostanie przerwane. No i jeżeli usłyszę poprawną odpowiedź, to pobiegniemy szybko do kolejnej zagadki. No to kto gotowy? Jakie to imię? Jeszcze przez 5 chwil masz szansę się tutaj w studio znaleźć. No, jeżeli te 5 chwil minie i nie usłyszę odpowiedzi, to może faktycznie trzeba będzie zagadkę zmienić, żeby te osoby, które czekają na coś innego, miały szansę spróbować swoich sił. No, uwaga! Jakie to imię? Nie Jowita, nie Donata, nie Joanna, nie Romana i nie Dorota. To co to będzie? No, pospieszmy się, bo zostały 4 chwile. Nie wierzę, że nikt tego imienia nie znalazł w głowie. No, znacie to imię. No, cały czas
nasłuchuję dźwięku telefonu, bo przyzwyczailiście mnie do tego, że od początku programu słyszę telefon za telefonem. Tutaj chwilowa cisza, nie wiem, czy dlatego, że po prostu trudno jest wpaść na to imię teraz, kiedy większość z nich wykluczyliście, mimo że znacie to imię. Czy po prostu jest na tyle późno, że te osoby, które jeszcze walczyły przed momentem, już się poddały i poszły spać? No ja cały czas czekam, wraz ze mną czekają gwarantowane pieniądze, bo nawet gdyby okazało się, że pomysł, który podasz, nie będzie odpowiedzią z koperty, i tak wygrasz. Także w takiej sytuacji czekać, zwlekać, nie wybierać numeru to najgorsze, co można zrobić. Kto poradził sobie z zagadką? Pozostały 4 chwile. Jakie to imię? A, 3 chwile. No musi się udać. Ktoś musiał skojarzyć. Kto? No to co? Imię żeńskie. No nie wiem, Marcinku, chyba nikt nie wpadł na to imię. No, ja wiem, że to wszystkim znane imię, ale to jest późna pora. Większość imion już zostało wykluczonych, więc może po prostu mimo, że imię nam znane, trudno jest na nie wpaść o takiej godzinie, kiedy jesteśmy zmęczeni. No bo nie wiem, jaki mógłby być inny powód. Zostały 2 chwile, wygrasz pieniądze gwarantowane, bo nawet gdyby okazało się jakimś cudem, że nie będzie to odpowiedź z koperty, i tak 50 zł powędruje na twoje konto. Także no nie spróbować byłoby szkoda, jeżeli pomysł masz. No chyba, że faktycznie nikt jeszcze tego pomysłu nie ma. Nawet 5000 zł do wygrania. Mnóstwo pieniędzy, no ale zostały nam 2 chwile. Chcielibyśmy zakończyć już tę zagadkę i przejść do kolejnych, innego typu. To co? Czy komuś się udało? Bo ja cały czas czekam. Wciąż nie usłyszałam telefonu, mimo że gwarantowane pieniądze do wygrania. No ktoś musiał skojarzyć to imię. Imię żeńskie. Druga litera O. Ostatnia A. Nie będzie to Jowita, Donata, Joanna, Romana i Dorota. W takim razie kto sięgnie po nawet 5000 zł? Tylko to się już musi wydarzyć, bo został nam ostatni moment. No musi się udać, no. No, uwaga. Dobrze, ja dyktuję numer i kończymy zagadkę. 704 304 310. Śmiało, rzutem na taśmę. Jedna osoba, która poradziła sobie z zagadką i wie już, o jakie imię chodzi. No, cały czas czekam. No wy nie czekajcie, bo jak pojawi się zero, to będzie za późno.
gwarantowane pieniądze. Przypominam, gwarantowane pieniądze. Także nawet gdyby okazało się, że imię, które tobie przyszło do głowy, nie jest imieniem z koperty. No może się tak zdarzyć, skoro tyle kreatywnych dzisiaj osób przed telewizorem i tyle pomysłów zdążyłam usłyszeć, takich imion, o których ja czy reżyser nie pomyśleliśmy. Także wówczas zgarniesz gwarantowane 50 zł. Natomiast ja mam nadzieję, że z tym telefonem jednak usłyszę odpowiedź z koperty, a jeżeli tak, ktoś z was ma szansę sięgnąć po nawet 5000 zł. Mnóstwo kasy. Tylko czy chętnych zabrakło, no bo no wiem, że to taka pora, że nie dziwne, że większość osób śpi. Kto wytrwał do takiej pory przed telewizorem, a do tego ma pomysł? Jeszcze jest szansa. No każdy może powalczyć, każdy może spróbować, tylko czy masz pomysł, czy udało ci się w głowie wyłowić właśnie to imię? No uwaga. Czas minął, także jeżeli mam usłyszeć telefon w sprawie tej zagadki, to teraz. No bo jeżeli nie usłyszymy telefonu, to reżyser mówi, może faktycznie te nieliczne osoby, które wytrwały do tej pory przed telewizorem, jednak czekają na innego typu zagadki, to dajmy szansę im te zagadki porozwiązywać. Dobrze, dyktuję numer i mam nadzieję, że usłyszę telefon. Uwaga, 704 304 310. Uwaga. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Lorena. Lorena? I to jest imię, które wszyscy znamy? No przyznawszy, że mnie pan tutaj zaskoczył totalnie. Reżyser nawet mówi, Ewa, ja sprawdzę, czy w ogóle jest takie imię. No dobrze, reżyser sprawdza, żebyśmy wiedzieli, jest takie imię, jest, no jest. Dobrze, 50 zł wędruje w pana ręce, natomiast gdyby w tej kopercie było imię Lorena, to czy ja bym powiedziała, że wszyscy znamy to imię? No nie. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że przed telewizorem, mimo tak późnej pory, są osoby na tyle kreatywne, że potrafią wpadać na takie imiona, o których faktycznie mało kto słyszał. No ale nie o to chodzi w tej zagadce. Od początku powtarzam, że w tej kopercie jest imię, które znacie. Słyszeliście to imię. Lorena. To nas pan zaskoczył. No dobrze, słuchajcie, to jeżeli jest ktoś, kto jednak wpadł na inne imię i to takie, o którym słyszało więcej osób niż o imieniu Lorena, no to zapraszam do studia. Nawet 5000 zł do wygrania. Kto wie? No szybka dogrywka, no bo no, tak nas pan tutaj zaskoczył tą propozycją, że w zasadzie... No, byłoby szkoda, gdybyśmy nie dali szansy komuś, kto jednak wpadł na prostszy pomysł, na taki, który większość osób kojarzy. Ostatnia szansa. Jakie to imię? No na pewno bardziej wam znane imię niż Lorena. Reżyserka, może dorzucisz jakąś literę? Nie? Reżyser mówi, no nie, no znane wszystkim imię, zaproponowałem nawet 5000 zł. Zaproponowałem nagrodę gwarantowaną, 50 zł za nowy pomysł, gdyby okazało się, że nie jest to odpowiedź z koperty. Jedną literę tutaj dodałem, no nie mogę więcej liter. No miejmy nadzieję, że ktoś sobie z zagadką poradził. Jeżeli jest w tym momencie przed telewizorem ktoś jeszcze, oprócz pana, który trafił tu z propozycją Lorena, zapraszam do studia jak najszybciej. Nawet 5000 zł do wygrania. 704 304 310. Kto wie, jakie to imię?
To jest ostatnia szansa, dogrywka, dogryweczka, bo chcemy, żeby to był jak najkrótszy czas. Tylko bardzo proszę, jeżeli macie jakieś imiona typu Lorena, Jowita, Donata czy Romana, no oczywiście, że możecie tutaj trafić zgarniając 50 zł. Jeżeli taka wasza wola, ja z miłą chęcią oddam wam te pieniądze. Natomiast jeżeli chcecie powalczyć o nawet 5000 zł, to musi być to imię, które zna więcej osób niż imię Lorena. To co to będzie? Znacie to imię. No nie mogłabym tego powiedzieć o imieniu Lorena. Jowita, Donata, no też mało popularne. A to imię, które jest w kopercie, znacie. Na pewno znacie bardziej niż te propozycje, które do tej pory się pojawiały. No nie wiem, jak to się stało. Jakimś cudem akurat tego imienia jeszcze nie usłyszałam, a usłyszałam mnóstwo takich imion, o których ani ja, ani reżyser nie pomyśleliśmy, zastanawiając się przed programem, co tutaj może do tej zagadki pasować jeszcze oprócz imienia z koperty. Ale tak to jest przy tego typu zagadkach. No to jest program na żywo. My nigdy nie wiemy, jakie pomysły przyjdą wam szybciej do głowy, jakie nie. Ile osób jest przed telewizorem i próbuje swoich sił. Także no myślę, że co osoba to inny pomysł. No i mamy tego dowód do tej pory. Ja przypominam, że szkoda by było nie spróbować swoich sił, ponieważ na pewno wygrasz pieniądze. Jeżeli masz nowy pomysł, jeżeli masz nową propozycję, na pewno wygrasz pieniądze. Natomiast jeżeli chcesz powalczyć o nawet 5000 zł, to na pewno musi być to imię, które znacie. Nie może być to imię, o którym słyszało niewiele osób, na przykład imię Lorena. No, ja powiem więcej. To jest imię, które znane jest nie tylko w Polsce. Myślę, że na całym świecie. No, to co to będzie? Kto skojarzy? No, pospieszmy się. No tak, kogucik pieje. No, Marcinku, nie ma się co dziwić. Jest późna pora. No. Może widzowie zapomnieli o tym imieniu, może po prostu, no czasem tak bywa, jak mówimy, że w kopercie jest coś, o czym słyszeliście, co znacie, to zaczynają się pojawiać odwrotne propozycje. Może powinniśmy powiedzieć, że w kopercie jest nikomu nieznane imię, albo niewielu osobom znane imię, no to wtedy może nie pojawiałyby się takie propozycje, no nie wiem. Wiem na pewno, że mam do oddania nawet 5000 zł, że nawet gdyby okazało się, że twoja propozycja nie będzie odpowiedzią z koperty, to i tak wygrasz, gwarantowane 50 zł. Już jeden pan sięgnął po tę nagrodę pocieszenia, natomiast no, ja liczę na to, że jednak jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która wpadła na takie imię, które znalazło się w tej kopercie. Na pewno jest to imię, o którym słyszeliście, które znacie. No ale nie mogę czekać na to imię zbyt długo. Reżyser mówi 3 minuty, Ewa, na szybką dogrywkę, no bo no naprawdę szkoda czasu. To co? Czas, start. Zegar tyka, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Mnóstwo telefonów usłyszałam od początku programu, no ale w pewnym momencie, kiedy no, wydawać by się mogło, że większość tych propozycji już
wykorzystaliśmy, już podaliśmy, no pojawił się problem ze znalezieniem kolejnego imienia, mimo że jest to imię, które znacie, na pewno znacie bardziej niż imię Lorena, Jovita, Donata czy Romana. To kwestia skojarzenia. Po prostu jakoś akurat dziś o tym imieniu nie pomyśleliśmy. Pomyśleliśmy o różnych innych imionach, a o tym nie. Jeżeli ty pomyślałeś właśnie o takim imieniu, to jeszcze masz szansę sięgnąć po pieniądze. Nawet 5000 zł do wygrania. Ale uwaga, zostało niewiele czasu, bo 2 minuty i zaledwie kilka sekund. No, myślę, że to nie jest czas na to, żeby zastanawiać się teraz, jaka to może być odpowiedź, co tu by mogło pasować. To raczej czas dla takich osób, które już wiedzą, mają ten pomysł i w tym momencie wybierają numer do studia. Szkoda byłoby nie spróbować, bo i tak wygrasz pieniądze. Jeżeli masz jakieś imię na tym etapie zagadki, masz jeszcze jakieś imię, to na pewno wygrasz. Pytanie, czy będzie to 50 zł, czy będziesz walczył o nawet 5 tysięcy. Co ważne, to czas, który nam pozostał, a z tych 3 minut została nam zaledwie połowa tego czasu, 1,5 minuty na trafienie do studia. 704-300-4310 to jest numer, który wybieramy jak najszybciej, jak mamy gotową propozycję, bo kiedy czekają pewne pieniądze, szkoda się wahać, zastanawiać, zwlekać. Trzeba po prostu sięgać po kasę jak najszybciej. No, kto zdąży? Śmiało, no ktoś musiał skojarzyć, jeżeli wytrwałeś do tej pory przed telewizorem, jeżeli nie wszyscy poszli spać, to mam nadzieję, że jest ktoś, kto ma ten pomysł i za moment tutaj do mnie trafi. Została minuta. 704-300-4310. No, trzeba dać sobie szansę na wygranie tych pieniędzy, wybrać numer, nawet po raz kolejny. No, jeżeli usłyszę cię tutaj w studiu z tą propozycją, na pewno wygrasz pieniądze. Mam nadzieję, że powalczysz o 5000 zł. Mnóstwo kasy, ale 40 sekund nam zostało, także trzeba się pospieszyć. No, warto się pospieszyć, skoro pewne pieniądze do wygrania, to szkoda by było odpuścić na tym etapie zagadki. Zakończmy tę zagadkę, zostało 0,5 minuty. No uwaga! Dwadzieścia sekund. I uwaga, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Słuchajcie, czas minął, także ja się już uśmiecham na myśl o tym, że usłyszę telefon w studio. 704-300-4310. Czy ktoś z was poradził sobie z zagadką? To nie czekamy, teraz wybieramy numer, walczymy o pieniądze. Halo, kto nie śpi? Jakie to imię? I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Monika. Dobra propozycja, 50 zł dla pani. Faktycznie pasuje tutaj Monika jak najbardziej, ale to nie Monika. Ukryła się w kopercie, chociaż faktycznie znane nam wszystkim imię. Ej, słuchajcie, nie mogę uwierzyć w to, że jeszcze nie usłyszałam tej propozycji. Słysząc nawet takie jak Lorena, Jovita, Donata, Romana. No, ta Monika bardzo fajnie, bo znamy to imię, więc 50 zł jak najbardziej się pani należy. Ale jest jeszcze jedno imię. Jest jeszcze jedno imię, znane imię. Znane wam imię. Znacie to imię na pewno, słyszeliście to imię nie raz. Dobra, szybka dogrywka. Skoro jest przed telewizorem ktoś, kto nie śpi, to miejmy nadzieję, że uda nam się tę zagadkę z kolejnym telefonem rozwiązać. Kto pomyślał o innym imieniu niż Monika? To jest dobry pomysł, jak najbardziej. Także brawa dla pani. No i gratuluję też wygranej. Natomiast wciąż, jak się okazuje, wciąż jest szansa na wygranie nawet 5000 zł. Thank you.
czekamy, czekamy, bo tu się wszystko z tym telefonem może wydarzyć. No, musi się wydarzyć. Czy ktoś pomyślał o innym imieniu? Słuchajcie, z tymi dogrywkami to wygląda sprawa tak, że to są szybkie sytuacje, gdzie wykorzystujemy ten moment, kiedy no, mieliśmy nadzieję, że już zagadka będzie rozwiązana, a tak się nie wydarzyło. Także jeżeli jest ktoś, kto pomyślał o innym imieniu niż Monika, to trzeba się pospieszyć. Czekamy, czekamy, czekamy. Ja wiem, Marcinku, że już chcesz zakończyć tę zagadkę, no ale zobacz, usłyszeliśmy przed chwilą telefon, to znaczy, że nie wszyscy poszli spać, ktoś walczy. Monika, no fajne imię, bo faktycznie pasuje do zagadki, znamy to imię. Nie jest to tak wyszukana propozycja jak na przykład Lorena czy Jowita, ale jest jeszcze jedno imię, które też znamy, znamy wszyscy. I tak jak mówiłam wcześniej, znamy to imię nie tylko my tutaj w Polsce, ale to imię znane na całym świecie. Dobrze, Marcinku, dorzuć jeszcze jedną literę, co? No skoro mamy nadzieję zakończyć tę zagadkę z tym telefonem, to ja wiem, że duże pieniądze proponujemy, ale... O, dorzucił reżyser jeszcze jedną literę. Litera I na miejscu czwartym. No i wiemy, że nie jest to Monika, chociaż faktycznie patrząc na ten układ liter, Monika by pasowała. Ale już wiemy, że to nie będzie Monika. Za Monikę oddałam 50 zł, a za jakie imię będę miała okazję oddać nawet 5 tysięcy? Kto już wie? Słuchajcie, no dlaczego ja powtarzam, że to imię znane, znane nam wszystkim i to znane nie tylko u nas w Polsce, ale na całym świecie. No, kto skojarzył? Była o niej książka, która myślę zapada w pamięć, a nawet jeżeli nie lubicie czytać książek, to był o niej film, który też na pewno widzieliście. No, największa łamaczka serc. Dobrze, dobrze, Marcinku, nie podpowiadam. Ja po prostu chciałabym, żeby już zagadka została zakończona. Chcę, żeby ktoś zgarnął nawet 5 tysięcy złotych, więc miejmy tę zagadkę już za sobą. Kto skojarzył? No, słuchajcie, pospieszmy się. Znacie to imię, na pewno je znacie. Jeżeli usłyszę tutaj teraz telefon z tą odpowiedzią, to powiecie, no faktycznie, no znam. Czytałam książkę albo oglądałem film właśnie o tej osobie. No jest takie imię. Kto skojarzył? No reżyser doszedł dzisiaj do wniosku, że jeżeli włożył do koperty imię jakiejś właśnie bohaterki książki czy bohaterki filmu, to łatwiej wam będzie skojarzyć, bo o takiej późnej porze no łatwiej niż przypadkowe jakieś imiona, łatwiej będzie nam skojarzyć takie imię, które właśnie słyszeliśmy, czytając książkę, czy oglądając film. No moment, Marcinku, nie pospieszaj nas teraz. Ja mam nadzieję, że zdążę usłyszeć telefon. Reżyser mówi 2,5 minuty. Nie mogę więcej zaproponować, bo dorzuciłem tę literę. No, no musi się sprawa z tą zagadką teraz wyjaśnić. Najwyższa pora. No tak się jakoś ta zagadka poukładała, że zamiast rozgrzewki wciąż czekam na odpowiedź. Dwie osoby wygrały po 50 zł, ale mam nadzieję, że z tym telefonem ktoś z was zgarnie nawet 5 tysięcy. Zegar tyka, a ja czekam na telefon. 2 minuty i kilkanaście sekund. Przypomnijcie sobie, bo była o niej książka, powieść, która zapada w pamięć. Rosyjskiego pisarza. Był film,
I to nie jeden. Nie jeden. Także no, na pewno kojarzycie to imię. Łamała serca, więc to już nawet, no, nawet jeżeli nie przeczytaliśmy książki, to myślę, że obejrzeliśmy film, a nawet jak nie obejrzeliśmy filmu i nie przeczytaliśmy książki, to często to imię się przytacza przy okazji, jak widzimy, że znamy na przykład taką osobę, która jest łamaczką serc, no właśnie, to jak potocznie powiemy o takiej młodej dziewczynie. No właśnie, kojarzycie to imię. Minuta i 20 sekund. Kto zdąży? No, taka dziewczyna, młoda dziewczyna, która rozkochuje w sobie mężczyzn. No, to co się nasuwa na myśl? Jakie to imię? Słuchajcie, mam nadzieję, że ktoś skojarzył, bo została nam minuta. I najwyższa pora, żebyśmy wreszcie zakończyli tę zagadkę. Zobaczcie, jak ja już tutaj tę kopertę wymięłam. Miałam nadzieję, że już zdążę odpowiedź usłyszeć, a tu wciąż czekam na telefon. No dobrze, mnóstwo telefonów usłyszałam w studio, więc nie ma problemu z trafieniem do mnie. Dwie osoby wygrały po 50 zł, ale w tym momencie mam nadzieję usłyszeć imię z koperty. Nawet 5000 zł do wygrania. Jeżeli ktoś z Was przysłuchiwał się uważnie temu, co się tutaj dzieje, obserwował, co się dzieje z tą zagadką, to mam nadzieję, że już wie, o co chodzi. Niecałe 30 sekund, także czekam na telefon. Kto słuchał tych moich, no nie wiem czy podpowiedzi, no jeżeli ktoś nie kojarzy, to nie kojarzy, ale kto skojarzył, ma szansę wygrać duże pieniądze. Nie masz o tej porze dużej konkurencji, więc spróbuj, bo może właśnie ty za chwilę będziesz bogatszy o nawet 5000 zł. Uwaga, sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga. No, nawet jeżeli nie czytałeś książki i nie obejrzałeś filmu, choć no, jestem pewna, że albo jedno, albo drugie, albo i jedno, i drugie, to jak potocznie się czasem mówi na taką młodą łamaczkę serc? Reżyser odpowiada i do tego urodziwą. No dobrze, no niech będzie. Aj, no słuchajcie, to wygląda na to, że zagadka, z którą mieliśmy się uporać w ciągu dosłownie kilku chwil programu, doczekała z nami końca programu. No dobrze, zła wiadomość jest taka, że nie zdążymy rozegrać kolejnych zagadek. Miały być zagadki na spostrzegawczość, więc podejrzewam, że pewnie część osób właśnie na takie zagadki czekała. Przykro mi. Oczywiście szansa będzie pobawić się w tego typu zagadki i inne, ponieważ jutro widzimy się ponownie o 1:15. Natomiast dziś jeszcze ktoś z Was ma szansę zgarnąć nawet 5000 zł, jeżeli skojarzył to imię. Kto sobie przypomni? Jak się nazywała bohaterka słynnej powieści rosyjskiego pisarza? Powieści, która na pewno zostaje w pamięci. Nawet jeżeli nie czytamy książek albo tej konkretnej książki nie przeczytaliśmy, to powstał film i to nie jeden na podstawie tej powieści. No ja muszę usłyszeć to imię teraz, bo nie mamy już czasu. Dobrze, 3 chwile ode mnie i niech się dzieje co chce, ale to są 3 chwile dla takiej osoby, która skojarzyła to imię, bo jeżeli nie wiesz, nie dzwoń. Daj w tym momencie szansę komuś, kto wie, bo ponieważ kończymy program, nie mamy już czasu na dogrywkę. Uwaga, 3. Trzy chwile. No muszę liczyć dalej. Nawet gdybym chciała tu jeszcze chwilę poczekać, to reżyser trzyma rękę na pulsie. Uwaga. 2. Kto zdąży?
No, gdybyś podał pierwszą literę, Marcinku, to może by już było po zagadce. Reżyser mówi, no musi być jakaś trudność. No, proponujemy nawet 5 000 zł, więc nie mógłbym tutaj wyłożyć większości liter, bo no, wtedy nie byłoby wyzwania. Kto sobie poradził? Kto wie? Kto czyta książki? Kto ogląda filmy? No, masz okazję teraz wykorzystać tę wiedzę, którą zdobyłeś, czy przeczytając książkę, czy oglądając film. A może po prostu wiesz, jak się potocznie mówi na taką młodą, piękną dziewczynę, która łamie męskie serca, rozkochuje w sobie mężczyzn. Jeden. Ostatni moment. Ktoś musiał skojarzyć. A ja potrzebuję jednej osoby, która jeszcze nie śpi, a do tego skojarzyła to imię. A może myślałeś o tym imieniu od samego początku zagadki, ale do tej pory nie zdecydowałeś się na wybranie numeru do studia. No to mam nadzieję, że teraz to zrobisz, bo możesz wygrać nawet 5 000 zł, a to jest ostatnia szansa, ponieważ kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Jeżeli wiesz, jakie to imię, wybierz numer razem ze mną. 704 304 310. No dobrze, ile tego czasu nam zostało do definitywnego końca programu, bo może widzowie, o no właśnie, nie wybierają numeru, bo się zastanawiają, kończymy, nie kończymy. Kończymy, mamy 2 minuty, zegar ruszył, także mam nadzieję, że wyruszyliście do telefonów, jeżeli wiecie, o jakie imię chodzi. Śmiało, jeszcze ktoś zdąży. 704 304 310 to numer do studia. Kto skojarzył? Kto skojarzył, o jakie imię chodzi? Znacie to imię wszyscy. Zobaczcie, pojawiały się takie propozycje jak Jowita, Donata, Lorena nawet, a nikt nie pomyślał o imieniu, które znamy z książki, z filmu, o imieniu, które jest znane na całym świecie, nie tylko nam tutaj w kraju, bo no i chyba w każdym języku brzmi tak samo. Uwaga, minuta i kilkanaście sekund, kto zdąży? Słynna łamaczka męskich serc. Jak miała na imię? Z rosyjskiej powieści. No musi się udać. Uwaga! Minuta. Kto tu trafi? Kto wie? 704 304 310 to numer do studia. Jeszcze jest te 45 sekund, także jeszcze się uda, jeszcze zdążysz, tylko tutaj no, szkoda by było odpuścić na tym etapie, czy wahać się z wybraniem numeru do studia. Tutaj po prostu trzeba się pospieszyć i jak najszybciej ten numer wybrać. Zostało 0,5 minuty. Nieważne, czy dzwonisz z komórki, czy z telefonu stacjonarnego, łap ten telefon, który masz pod ręką. Nieważne, czy wpadłeś na to imię przed momentem, czy wcześniej. Po prostu wybierz numer i powalcz o 5 000. Zostało 20 sekund, a wygrać można nawet 5 000 zł. Jeżeli udało ci się skojarzyć to imię, szkoda by było nie wykorzystać takiej szansy. I uwaga, sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kończymy program. Jak brzmi odpowiedź? Ja już otwieram kopertę. No, uwaga. Dopóki nie usłyszałam telefonu, każdy z was ma szansę, pod warunkiem, że skojarzył, o jakie imię chodzi. Jeżeli nie wiesz, nie dzwoń. Nie dzwoń, bo nie mamy czasu na dogrywkę. Także nie odbieraj szansy komuś, kto faktycznie wpadł na to imię. No, uwaga. 704 304 310. Rzutem na taśmę. Po raz ostatni daj sobie tę szansę, wybierz numer. Może wybrałeś numer raz, no walczymy o duże pieniądze, nawet 5 000 zł. Szkoda by było nie wykorzystać tej ostatniej szansy. Za chwilę będzie za późno, kończymy program, więc czekam na ostatni telefon w dzisiejszym programie. Uwaga! Jakie to imię? Kto tu trafia? Słuchajcie, nie mamy już czasu. Jeden szybki telefon, naprawdę szybki. Kto skojarzył? Jakie to imię? No, jedna sprytna osoba. Jeszcze jest szansa. Jeszcze nie pokazało się to imię, jeszcze nie otworzyłam tej kartki. Jak pokażę to imię, będzie za późno.
A szkoda by było, gdyby ktoś z Was przegapił szansę na wygranie nawet 5 000 zł. Dobrze, ponieważ musimy kończyć program, ostatni raz dyktuję numer i mam nadzieję, że tym razem wybierze ktoś z Was numer razem ze mną i sięgnie po te duże pieniądze. Gotowi? No, to 704, 304, 310. Wybieramy numer po raz ostatni. 704, 304, 310. Ktoś musi tutaj trafić. No dobrze, cisza w studio. Czekam na telefon. I uwaga. Ktoś musiał skojarzyć, ktoś musi wiedzieć. Naprawdę nikt? Słuchajcie, nie wierzę. Na pewno skojarzyliście to imię. Tylko kto jeszcze nie śpi i wybrał numer do studia? To co, mam pokazać rozwiązanie? Może wszyscy śpią. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, Lolita. No pewnie, że tak. Znamy wszyscy to imię. 100 zł jest już pani, a teraz ma pani szansę sięgnąć po nagrodę bonusową. Już czytam pytania. Jest pani gotowa? Tak. No dobrze, ja również. No to zaczynamy. W którym województwie leżą Bory Tucholskie? W województwie. Niech pani strzela. Nie mam pojęcia. Gdzieś na północy. Warmińsko-Mazurskie. Szkoda, pomorskie. Pomorskie. To takie miejsce, o którym czasem słyszymy, więc miałam nadzieję, że uda się zagadkę rozwiązać. 100 zł oczywiście wędruje w pani ręce. Pani pozostałam zwycięzcą, serdecznie gratuluję. Życzę spokojnej nocy, kolorowych snów i zapraszam jutro o 1:15. Do zobaczenia.